Siemanko, witamy Was w drugim ćwierćfinale turnieju Scuti w Championship Park Junior, a zmierzy się w nim Paweł Muszel i Filip Bogusz. Okej, chłopaki, przemawiam na zasady, gramy fair play, nie zadajemy trików na murkach, chirurgach i tak dalej, nie zadajemy trików na flacie, bez crossfootu i tym podobnym. Wszystko jasne? Tak. To powierkamy nożyce. Okej, zaczyna Paweł, powodzonka jeszcze, piąteczka, Pawcio. I przenosimy się do komentatorów. Witamy w kolejnej grze Scuti w Championship Park Junior. Z tej strony Bartek oraz Jan Mączkowski. Rozpoczynamy kolejną grę. Jest to druga pomiędzy Filipem i Pawłem. Grę zaczynamy na sekcji transferowej. I pierwszy set zadaje Paweł. Paweł Nużel. To ja zadam heel opo finger kickless na step-upie. Jo! To był heel. Dobra, ja powiem. Bartek nie wie, jak nazwać ten trik. Ja wiem, jest to heel opo finger kickless. Bardzo niespotykany trik, bardzo się zdziwiłem. Piąteczka, Janku, że widziałeś. Dzięki, Bartku. Nie było tak źle, nie było tak źle. Ma jeszcze drugą próbę i rebate'a, o tym też przypominamy. Szczerze, ja nigdy nie widziałem takiego triku. Ja widziałem, aczkolwiek myślałem, że naprawdę jest trudny, że to jest taki bardzo nietypowy trik, bo jednak... No robisz... jest bardzo nietypowy. Naprawdę wylądował na sam, jakby jak to się mówi. Na końcóweczce paluszków, tak? Bardzo blisko, bardzo blisko. Dobra, to ja biorę rebate'a na ten trik. Dobra, słyszałeś, Szczęku? Tak, słyszałem, Filip, Jaśku. Filip powiedział, że bierze rebate'a, więc ma kolejną szansę na wykonanie tego... Jakże trudnego triku. Jakże... unusual trick. No naprawdę nie. Blisko, ale... Ale co? Ale nie pykło, niestety. Jasiu, myślisz, że tobie by pykło w trzech próbach, takie? Myślę, że na pewno nie. Ja zadaję umbrelę kickless na tamtym kłoterze. Dobrze, Filip teraz wykonuje sztuczkę w tamtej części. Wydaje się, że na kłoterze. Umbrella kickless z tak pierwszej jest, próby. Umbrella kickless. Ja ostatnio jestem w ogóle w szoku, jak ten trik na przełomie ostatniego roku stał się popularny w wykonywaniu. No. Bo naprawdę kiedyś nie widziałem. Kiedyś to było coś dziwnego, teraz tak. To jest już takie... Teraz naprawdę to jest... Myślę, tak jak że taki buttercup albo piąty, szósty trik w kolejności po Brie, buttercupie i po umbrelli w front scucie, czy właśnie tym podobnych takich. Biorę literkę. Tak jest, Paweł niestety nie potrafi tej sztuczki i mamy wynik 1-1. To ja zadaję back scoota na kosmicie. Jest i back scoot. Back scoot de grab. Tutaj Filip. Bardzo fajnie, bardzo widowiskowa sztuczka. No! Tak, no to mniej więcej to. Niestety Filip nie powtórzył triku, którego nigdy wcześniej nie wykonywał. Bartku, powiedz, jaki jest wynik. Mamy dwa. Jak to się nazywa? Do jednego. To ja zadaję Hilki Klosweepa na drugim kosmicie. I leci Filip, rozpędza się. Jak myślisz, siądzie? Tak, tak. Hilki Klosweep. Yo, trik powtórzony. Pięknie, ładnie, wszystko super. Trik powtórzony. No tutaj było bardzo blisko ze strony Pawła.
wylądował na dek, aczkolwiek nogi się zsunęły. Biorę Ribeya. Jo! Bardzo ładnie! Bardzo się cieszę i Jasiu, proszę przestań mnie... Przepraszam. Bartku, proszę przestać mnie rozśmieszać. Jesteś bardzo żartobliwą osobą i po prostu muszę się teraz skupić. Nie ma sprawy, Jaśku. To ja zadaję full heel kickless na kosmicie. Była to próba full heel kicklessa. Też bardzo taki fajny, nietypowy triczek. Paweł tutaj zaskakuje mnie swoją różnorodnością i całą swoją gamą i zasobem tych właśnie akrobacji. Ja zadaję umbrella w bank. Okej, okay, po obejrzeniu, niestety musieliśmy obejrzeć materiał, jesteśmy trochę daleko od tego miejsca, gdzie Filip wykonywał tą umbrellę i po analizie wideo możemy stwierdzić, że niestety trik jest niezaliczony, spadła noga i zadaję znowu Paweł. Ja zadaję nothinga na stopapie. Dobra, Paweł teraz zadaje nothinga, czyli nie zadaje nic i przechodzimy z powrotem do Filipa. Kompletnie nic nie zadaje, czajcie. A, zobaczcie to. No i niestety nie wyszło. Ale to była naprawdę dobra gra słów, Bartku. To ja zadaję jeszcze raz to samo. No i siadło, bardzo pięknie, czysto. Bardzo czysto. Bardzo czysto, bardzo ładnie leci Paweł. No troszeczkę tutaj brakuje jednak tego czasu i tego wybicia. I tej siły, myślę. Tej siły, też mi się tak wydaje, bo proszę Państwa, siła drzemie tutaj. Tutaj. Ja nie robię, biorę literkę. Mamy remis 2-2 dla naszych zawodników. Ja ponownie zadaję nothinga na step-upie. Paweł ponownie postara się zadać nothinga. Niestety znowu nie wyszło. Bartku, myślisz, że nothing do whipa, czy nothing po prostu jest trudniejszy? Dla mnie trudniejszy jest nothing do whipa. Dla mnie niestety trudniejszy jest nothing zwyczajny, bo ciężej go wylądować, naprawdę. No ja właśnie sobie tak jakoś to fajnie ściągam i jest mi łatwiej, wiesz? Jak na matmie. Że ściągam? Ja nie ściągam, jestem uczciwy. Ja zadaję na tej falce buttercupa. Filip zadaje teraz buttercupa w dość nietypowym do tego miejscu, bo zadaje go na fali. Szczerze mówiąc, bardzo mało zdarzyło mi się w życiu zobaczyć wykonywany tam trik. No ale i pięknie siadło, z pierwszej próby. Bardzo ładnie. Teraz nie lada wyzwanie przed Pawłem. I na jedną. Na jedną. Jest naprawdę potencjał. Druga próba niestety też nie wyszło. Znów na jedną. Mamy 3-2. Prowadzi teraz Filip. To ja zadaję beko na kosmicie. Dobra, to ja nie robię beko. Ja zadaję na tym kłodzie whip buttercupa. Wiem, że chamsko, ale zdam flarę. No ja nie umiem salt, więc nie robię i ja zadaję na kłoterze od Jumboxa 2 kicklessy. Witamy Was z powrotem na sekcji parkowej. Widzimy się tutaj pierwszy raz w tej grze. Tak, z tej strony Jan Mączkowski i Bartek Szenk. To ja zadaję beko whipa. I no piękny i backflip mamy backo whip. Whipka. Myślę, że to niestety koniec. Dobra, to ja nie robię i przegrałem. Niestety takie jest życie. Wygrywa Paweł Nuszel. Wspomnę, że to kolejna gra zakończona wynikiem 5-4, więc kolejny bardzo zacięty pojedynek. Dziękujemy Wam, zapraszamy do oglądania następnych gier. Siemaneczko! Elo! Chciałbym przeprosić, że tak chamsko grałem. Ale on też mi zdał takie siłowe triki. Musiałem jakoś się oddzięczyć. Okej, okay, zakończyliśmy drugi ćwierćfinał Scooty w Championship Park
junior i do półfinału przychodzi Paweł. Gratulacje, Pawcio. A niestety żegnamy się z Fifi. Fifi to dla ciebie jest spójne godna. Dziękuję. Fifi jest super chłopakiem, także tutaj macie go Instagramka i followujcie, i Pawcia też followujcie. I co? Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, suba, komentarz, dać dzwoneczek, żeby być na bieżąco z naszymi filmami, a my widzimy się w trzecim ćwierćfinale Scottie w Championship Park Junior. Elo!